Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Grzegorz Stasiak, aktor, kabareciarz. Dzień dobry. Grzegorz Stasiak, witam bardzo serdecznie. No, muszę się dostosować, prawda, do natężenia poziomu tutaj audycji. Właśnie, właśnie. A teraz Pan powie jeszcze przy okazji, co robi artysta sceniczny, artysta, kabareciarz na niekończącej się kwarantannie, lockdownie, czy jakkolwiek to jeszcze nazwiemy, narodowej. To znaczy, ja na szczęście już jest emeryt. W kwietniu będzie 3 lata emerytura. Panie, przesadza z tą emeryturą. Pan jest jeszcze za młody na to, żeby się załapać na szczepionkę nie, dla seniora. No, panie Marcinie, liczę, że pan był z matmy dobry, nie? Czyli 3 lata na emeryturze, a jak się szło na emeryturach, miał 65, czyli jakich to jest młody? Ale dziękuję bardzo. Mimo wszystko. To jest za młody. No, był, że chciał już zapisać na szczepionka, nie? Powiedzieli mi nie, ale skoro pan przyszedł, zapisujemy pana. Proszę czekać miesiąc, czyli do końca lutego prawie dostanie pan wiadomość przez telefon, kiedy damy panu termin. Cierpliwość jest moją domeną. Myślałem, że pan jako celebryty zaszczepił. Ale jeżeli chodzi o emeryturę i o to, jak się żyje kabareciarzowi w lockdownie, nie narzekam, bo ja emerytury dostał. Bardzo fajna emerytura. Ja dostał, proszę pana, 6300 zł emerytury. Aha. 6300. Ja. To pan co, górniczo sztygarsko dostał? Na kwartał. Na kwartał. Bo to, ja to wszystko się rozliczył kwartalnie. Teraz o rzeczach ważnych i poważnych. A to nie zimno. O godzinie 11 dzisiaj pożegnamy Erwina Sówkę. Tak. Śląskiego malarza, niezwykłego śląskiego malarza, ostatniego członka grupy Janowskiej. Pan się wybiera na pogrzeb? Czy... No nie mogę. Już mam ustawionych kilka takich ważnych spraw. Ocieplają mi dom, nie? No i przyjdą właśnie, no dzisiaj się umówili. Ma pan jakieś swoje ulubione wspomnienie związane z Erwinem Sówką? Jest. Tu jest moje ulubione wspomnienie. Nie wiem, jaka jest ta... Tu jest kamera. Tu jest kamera, tak to pokazać, ja... Nie, odwrotnie. Nie. Tak. O, proszę bardzo, to jest rysunek na zamówienie dla mnie od Erwina Sówki, jeszcze jak żył, po filmie. Ja zbieram malunki Śląsk o zachodzie słońca. No, z tych naszych prowincjonalnych malarzy. Malarzy za prowincjonalizm. Ale no, po prostu, jak widzimy, jak śląscy malarze z różnych... Nie widział kobiet tak jak Erwin. Tak. Widział je Erwin Sówka. Ja godam, Erwin, słuchaj, jo, wszyscy wiemy, że ty ulubiony temat muszkowity, ale ja chcę, by od ciebie zachód słońca na Śląsku. Za 2 tygodnie dzwoni przyjedź i właśnie to jest zachód słońca według Erwina Sówki. No niestety świętej pamięci już. Pan uważa na ten obraz, bo wie pan, po śmierci artysty to dzieła, jego dzieła to idą do góry. Pan pytał go kiedyś, zdradził panu jakby... Czy zapytał pan go o tę fascynację kobiecymi kształtami? Tak, tak. Gadaliśmy się oczywiście między sobą już, tak. No, uwielbiał kobiety, lubił kobiety, aczkolwiek był wierny swojej żonie i to zawsze, zawsze godo. Nawet o takich tych bardzo intymnych sprawach kobiecych stoi, a jego żona przy nim. Nie? Mnie było bardziej wstyd niż żony. Grzegorz Stasiak, artysta, kabareciarz, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Grzegorz Stasiak, artysta, kabareciarz po raz drugi. Poszło. Witamy Państwa, witamy Pana. Rozmawiamy między innymi o Erwinie Sówce, niezwykłym śląskim mistyku. On kiedyś zdradził, kiedy rozmawialiśmy, że jego najbardziej fascynuje Święta Barbara. Ale jako kobieta. Jako kobieta. Dlatego też nie miał oporów, nie obawiał się, aby malować ją także w negliżu. Mówił też, proszę Państwa, to też taka anegdota, że liczy, że Święta Barbara mu wybaczy, bo tam na drugim świecie to on sobie ją pewnie weźmie za żonę. No, niezwykły to był mistyk, trzeba przyznać. No co, wszyscy byli z tej grupy Janowskiej, no wszyscy mieli odloty niemożliwe, no wiadomo, Ociepka, nie, Sówka, Bąk i tak dalej, ale Erwinak miał okazję osobiście kilka razy spotkać. No właśnie, spotkać. Jakim wyzwaniem dla pana, bo proszę Państwa, Grzegorz Stasiak był Erwinem Sówką przez kilka tygodni na planie, a później... Tak, 22 dni dokładnie. Na zawsze w filmie
Angelus Lecha Majewskiego. Jakim to było wyzwaniem dla pana? Odegranie właśnie roli słynnego śląskiego malarza. No, było to naprawdę... Pierwszy film mój, nie? Znaczy, tam miał już takie sukcesy sceniczne. Drugie miejsce na Ślązaka Roku przez Radio Katowice, bo naszym uczyli po śląsku. Od tego się zaczło w 97. To było takie moje pierwsze wielkie, z wielką sceną spotkanie. Potem wygrał Maraton Uśmiechu. No, później już... Czemu pan dostał rolę Sówki? Właśnie na casting mnie Makula wciągnął. Marian Makula. Kumpel, bo myśmy już wtedy, tam kabaret tak się rozpadł, on mnie poprosił o współpracę i myśmy już tak prawie przez rok grali kabarety z Marianem, no i poprosił mnie pójść na casting, nie na film. No kurde, film, no ale pójdź, jest to jakieś wezwanie, nie? No i Lech Majewski tam dał nam takie zadanie, budujcie statek taki, no budujecie razem statek, no tam się kłóćcie przy tym, no godejcie, no. No on tam patrzył, dobra, jesteście, nie? Zatrudnieni. No za jakiś czas dostał wam scenariusz, rola Erwina, nie? Pierwsza scena pod tytułem Ostre dymanie. Czytam, gondam, kur Marian, wcześniej mnie sam, nie, to o Śląsku film, wszystko takie. Oczywiście po tym z Lechem Rzech uzgodnił, gondam, słuchaj, mam przykre doświadczenie z panią Kowolik ze Soli Ziemi Czarnej, nie? Perły w koronie. Tak? Ta scena łóżkowa. Scena łóżkowa z Łukaszewiczem. Tak, perła w koronie. No, wiem, co się tu działo, no i tam trochę to tam później my ta scena... że tak powiem, no, zluzowali. No, to słynne sceny łóżkowe, te słynne sceny łóżkowe, bo to i tak to, co zostało, to przeszło do historii, nie tylko śląskiego kina, to panu Erwinowi Sówce się podobały? Ja, podobałem się. Wpierw jeszcze on nas tam spichnął przed tym, żeby ją poznał. On miał takie ruchy, żeby ją trochę Erwinem Sówkiem był tak w naturze, nie? Takie te jego ruchy pod tego, no, ale nie, no, film ale to jest... co on sam sądził o tym, jak Grzegorz Stasiak zagrał Erwina Sówkę? A już jak podobała mu się ta no podoba, chyba kreacja. Mu się podobała, bo nie przezywał, ale też nie był... Bywał taki... na planie? Był na planie, ja przyjechał tam roz na plan, pooglądał, ale plan to jest co innego, nie? Tam plan to jest coś innego niż już po tym oglądać film, nie? No film mu się oczywiście podobał, film był... A propos tych scen łóżkowych, nie wiem, czy państwo pamiętacie, to tam stamtąd pochodzi ten słynny cytat, ty mojo królowo asyryjsko, ty mój dżubecku, o pieronie. Świat się kończy, a ciebie się głupot chce. Kto to wymyślił, pan? Nie, no to scenariusz, to było wszystko w scenariuszu, precyzyjny scenariusz. Lech Majewski, no tu ino musiał udawać, żeby nie deklamować, ino godać jak to aktorzy, no aktorem nie był. Trochę mnie to naprawdę nerwów i wysiłku kosztowało. Jak na pierwszym filmie, nie? No to był mój debiut. Ale jedyna moja, co przemycił... Było miejsce na improwizację? Proszę? Było miejsce na improwizację? Było, ale z tym, że byle nie za dużo, bo zaraz tam stop, kamera, trzymaj się scenariusza, nie? Ale jedna przeszła, na przykład jak czytał już tej świętej pamięci Toli Skupiński, czyli Erwin czytał list do NZ-u, nie? Że z Jowisza w ziemia dupnie pioro, nie? Ja mówię, no ty nie pisz dupnie, bo to jest brzydko, napisz piźnie. I Lech to kupił później kiedyś tam Polak powiedział, z tego wątka się najbardziej w kinach śmieją, bo on tam na tych filmach był parę razy. Lech Majewski powiedział kiedyś, rozmawialiśmy między innymi o Angelusie, że on, którąś z premier śląskich tak go rozczarowała trochę, bo nikt się nie śmiał w ogóle. Nie pamiętam już, czy w Światowidzie, w Katowicach, czy gdzieś. Nikt się nie śmiał za bardzo, obejrzano, tak w sumie wszyscy mówili, to takie nasze śląskie, no to w sumie z czego się tu śmiać, nie? Ale później miał retrospektywę gdzieś w Australii. Rio de Janeiro, w Brazylii. Jak to? No też powiedział, tam były salwy śmiechu. Tak, i potem wstaje jakiś dwóch chłopów, mówi: wy nie rozumiecie, jest ze Śląska, ja wiem, z czego ja się śmieję tutaj. No, nie? No. To taka historia. Natomiast w tym roku, proszę państwa, minie 20 lat od premiery Angelusa Lecha Majewskiego. No dziś takich filmów z całą pewnością o Śląsku już nie kręcą. No chyba nie, ale tak, 20 lat, premiera była w Szybie Wilson. W Janowie. 2001. Tak. W maju chyba.
w maju, no. No ciekawe to było, ciekawe to było. Ja się spóźnił, bo ja tam już miał występ kabaretowy, oczywiście się trochę spóźnił na ta premiera. No też mi było przykro, ale takie to już było życie artystów. A jeżeli chodzi po tym o jeszcze śląskie filmy, rzeczywiście jeszcze z Eugeniuszem Kluczniokiem my kręcili, ale to już było kino, niezależne kino, takie amatorskie, z Domu Kultury w Chławowicach w Rybniku. 3 filmy, czy 4 nawet my nakręcili po śląsku. Z jednym nawet my pojechali do Warszawy, do pana Kazimierza Kuca. On tam jak i pani no, od filmów nasza z Pszczyny, pani redaktor moje kino prowadzi, nie? I ona nas zaprosiła z filmem Jak przed wojną. No bardzo też ten film... I co Kazimierz Kuc powiedział? Ceniony. Obejrzał? Obejrzał, super. Powiedział, powiedzcie, no czemuście to tak nakręcili? Czemu wyście się za to... A ten Gienek też, no taki ślązobał, bo żaden inny by tak tego nie nakręcił. A tu Kuc jeszcze tam, inny reżyser, nie? Żaden inny by tego tak nie nakręcił. I musiał... A dobrze, dobrze powiedziane, nie? No tak. No tak, ale no, no tak, jak żebyśmy... Jak sądzi, czy sam Erwin Sówka też zasłużył na osobę? No, no jak najbardziej. Jak właśnie myśla, no ale kogo? Kuca nie ma, no jest jeszcze Pora Śląski, może Lech Majewski, no ale on to jest kosmopolita, nie? On tam głównie poza granicami, choć czasem się tu pojawia, ale dobrze by było o Erwinie Sówce zrobić osobno film, ale mnie już niech nie biorą pod uwagę. Jako... Nie, już. Ma pan jakiś pomysł, jak upamiętnić tego wielkiego mistyka malarstwa na Śląsku? No pomnik. Pomnik, po prostu pomnik na Nikiszu. A może pomnik gołej, z kilkoma gołymi babami, no właśnie. Z gołymi babami, no ja właśnie. Pomnik z kilkoma gołymi babami, no. Tak, a propos, wspomniał pan o Kucu, to wie pan, tak po 2 lata po śmierci Kazimierza Kuca, to tak z tym jego upamiętnianiem to idzie dość opornie. Opornie, nie? No. Pierwszy plac od soboty, proszę państwa, nazwanym nazwiskiem Kazimierza Kuca to w Rybniku otwarto. W Rudzie Śląskiej może by jakoś, pańskiej Rudzie Śląskiej może by jakoś się dało. Panie redaktorze, powiem szczerze, bo pan tu już jest tak dość bitym facetem, że tak powiem. Najciężej być prorokiem gdzie? W swoim własnym mieście. No, no tak. Ale no, żeby tak jeszcze nie był na emeryturze, to by chciało, ale ta emerytura, nie, że już jest taki dziadek, ale tak w pewnych sprawach już się człowiekowi nie chce. Nie? Od Kuca i Sówki, proszę tak. Państwa, przechodzimy do pytań jeszcze o istotę śląskiej tożsamości. Tak zapraszam o filozoficznie, prawda? W tym roku, w kwietniu właśnie, czeka nas i pana też spis powszechny. Aha. Narodowy Spis Powszechny. Pan się spisze internetowo tym razem? A można? No trzeba nawet. No to pewnie, co tam by da cudzych ludzi do chałupy wpuszczą. Co pan wpisze na przykład w rubryce Narodowość i Język? No już... No i tu teraz trochę taki temat zaś jest, no, z tym językiem. Narodowość na pewno śląsku, bo to już jako jedyny pierwszy oficjalnie się deklarował w pierwszym spisie, jak to było jedyne... 10 lat temu, tak, Ślązok. Tam ta pani tak, ale wpisała. Jeżeli chodzi o ten język śląski, no to tu mam takie pewne... No moje zdanie jest takie, że w szkołach chcą język śląski. Nie, niech tak gwara śląsko, czy język gwara śląski. Czy język? No właśnie, no i tutaj teraz. No jeżeli to, czym ja teraz godzę, to chyba jest gwara, ale można sobie to nazwać język, ale żeby to było w szkole, jako lekcja, no jakoś mnie to... Nie podoba mi się to. Niech ta śląsko... Czemu się panu to nie podoba? No nie... Gdzie się mamy tego uczyć? Ale czemu? Panie redaktorze, ludzie. Jest tyle jest odłamów tego śląskiego i co wezmą, nie? Każdego języka, panie, no szanowny. I co? No nie wiem. No, dali się rady z tym, no ja nie wiem, no ja zaś aż taki bity nie jest, wie pan. 10 lat temu Narodowość Śląską zadeklarowało tam około 800 tysięcy tak, tak. ludzi, 500 tysięcy też podało w spisie władanie językiem śląskim. Myśli pan, że to jeszcze aktualne liczby są?
Nie, to się chyba powiększyło, bo teraz powiększy, oczywiście, bo już tak nie wyjeżdżają do roboty do Niemiec jak kiedyś. Także, tak, że nos tu jest coraz to więcej, wyższy, że powinno być więcej, tak. Ale jeżeli chodzi o to, bo tu mi nie dokończył, żeby zaś, bo to teraz tak zabrzmiało, że jest przeciwny śląski godce język. Nie, jako lekcja, jako wykładowo lekcja język śląski. Ta śląskość hołdujmy w różnych tam scenkach, teatrzykach, imprezach, ale jako język, no nie widzę tego. Nie widzę tego. Ktoś musi się gdzieś tego uczyć. No w domu, w szkole, o jakieś tam ilu dni. Jest, co? Ilu jest takich Grzegorzów Stasiaków, co by tak uczyło w domu? No to nie wszyscy poradzą, żeby w domu, tak. No to muszą... Też jak każdego języka, ale dla niektórych obcego uczyć się w szkole. A to teraz mi pan dał do myślenia, no rzeczywiście, tak. Bo by babcie, dziadki się wykruszą. No dla tak, Ślązaków. To teraz mi pan... Dobra. Zmienią Państwa, opcja. Rzeczywiście, dla o Ślązaków. Tym ja nie pomyślał. Tak. Deklaracje, toż te deklaracje tak. W spisie powszechnym, to jest taka faktycznie deklaracja tożsamościowa, że przejaw jakiegoś buntu, pańskim zdaniem. A no, wie pan, 10 lat temu, czy powiedzmy, to była jakoś forma buntu, tak. A teraz to już, mi się wydaje, że to jest taka, no właśnie, forma zdeklarowania się. Jerzech już, Ślązok niczego się nie boja. O. Wie pan, że śląskie organizacje, na przykład te regionalne, po kilku latach głównie podstawiania sobie nogi, to zadeklarowały współpracę właśnie w ramach zachęcania do tego spisu. To jakiś postęp jest z całą pewnością. Natomiast te statystyki, jeżeli faktycznie będzie tak, że tych deklaracji śląskich w jednej i drugiej rubryce będzie więcej niż 10 lat temu, co one zmienią faktycznie w postrzeganiu tych spraw? To znaczy, mnie się wydaje taki psychiczny luz, nie? Bo najgorzej jest, jak coś się komuś zabranio, nie? Zabranio, nie wolno i wtedy człowiek się chce wyswobodzić. Mnie to przypomniało to jak w ogólniaku nosić tarcza i koniec, nie? I jak człowiek ta tarcza przypiął na ta zicherka, albo ją nie nosił, to już forma buntu, to pan pi. Tak samo z początku to było, nie? Co, no mnie wolno gadać, a my jednak są tu z tej ziemi wychowane, nasze dziadki i my teraz nie możemy, bo tam nam jakieś komuchy zabronią, nie? Prawie będziemy godać. A teraz, no, jak już wolno nam godać, no to jakby się trochę rozmyło, nie? No, mówi, że deklaracji powinno być więcej. No więcej, tak przypuszczam, tak. A ten język regionalny, bo to jest, tak się nazywa ta konstrukcja, która mogłaby dać śląskiemu, powiedzmy, taką jakąś osobowość prawną, czy ustawową, czy mniejszość etniczna. Co te sprawy przeszkadzają państwu, według pana? Nie znów się na polityce aż tak dobrze. Wiem, że coś im nie pasuje, nie? Bo... Czy do śląskiego języka regionalnego na to rząd się nie chce. Żaden rząd się... Czy Platforma, czy PiS. Nie chcą się zgodzić, nie? Śląsk traktują po macoszymu, ale jak się dowiedzieli, że tam jest pewna grupa, że chce ten Śląsk, niby Śląsk dla Śląska, nie? Ło, wielkie larum, jak tak można, nie? Już tam, już no zaraz od nacjonalistów wyzywali. No nie wiem, co ty... Pan ma na myśli autonomistów śląskich, tak? No, tu się ciężko myśli, ale nie, no właśnie, mam na myśli ich, no. A to chodzi o pieniądze, czy o... Głównie chyba o pieniądze. Zagrożenie integralności? Oni się tłumaczą, że chodzi o pieniądze, że te pieniądze, co idą do Warszawy, zostałyby tu. Wtedy by więcej dla Śląska zostało, no. Tak na koniec, bo my tu najczęściej o polityce jeszcze. Ja najczęściej o polityce. Wiem. Pana ta politykę to tak bawi, smuci, to znaczy, ja polityką tyle się zajmuję, co potrzebuję na jakiś szkec do kabaretu, czy na jakiś widz, nie? Ale tak to nie za bardzo, no bo kiedyś taki jeden dziadek, z którym ja w hucie robił, po maturze, tam jakże na studia nie robił w hucie pokój, bo ja w Nowym Bytomiu mieszkał, także miał 500 metrów. Ja w starym bytom, no dwa bytomiorze i mi powiedział, też to akurat my pracowali na przełomie tych zmian politycznych, powiedział, chłopie, co ty się cieszysz, każde grabią do siebie, no i jak tak czasem idę na wszystkich świętych, tam
to tak się pomyśla, świeczka go hopie, o grabarzach jako, pan myśli jak wtedy, o grabarzach i o grabiożach. I o grabiożach. No, no. To jest Grzegorz Stasiak, proszę państwa, specjalnie dla państwa najbardziej komiczna postać polskiej polityki. Ojej, dzięki za zaszczyty. A dziś pan się mnie pytał. Tak, ja myślę, że mnie pan utożsamia z najbardziej. Nie, no skąd to? Ja jako... Nie, no tam zawsze ktoś... Wyznacznik pewnej jakości, proszę bardzo. Tam zawsze ktoś musi w tej polityce dominować, nie? No, tak, tak, jeżeli chodzi o komizm sytuacyjny. Ja jedyny co skokął, nie? Na początku zaraz. Drugi po tym, no... Ale nie będę po nas. A dzisiaj? A dzisiaj, no jest jeden z Zabrza taki polityk. Ale nie, oni chcą na nas, po nas Zabrza. No nie wiem, taki. O, jeszcze większe łysiny moja gioł. Borys Budka, Koalicja Obywatelska. A to pan powiedział, ale... Ale ten... to on taka komiczna dla postać mnie, dla mnie bardzo, no. A pozytywnie czy negatywnie? No raczej negatywnie. Tego Stasiak. Ale ja się na polityce nie znu, nie. Ale tak, komiczna postać, ale nie jest nie, pewny, no, Grzegorz Stasiak, czy tak jest w istocie. Ja. Grzegorz Stasiak, artysta, kabareciarz, był dziś z nami o poranku. Przypominamy, że dziś również o godzinie 11 w Katowicach pogrzeb Erwina Sówki, wielkiego śląskiego malarza, śląskiej osobowości, śląskiego mistyka, którego obraz przed chwilą jeszcze raz do kamery po raz ostatni. Oto właśnie Erwin pejzaż. Sówka tak widzi zachód na Śląsku, zachód słońca na Śląsku. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.